Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj ponownie będzie nagranie transmisji live w ramach Zostań w domu live, które odbywały się na początku kwarantanny, ponieważ uważam, że temat, który poruszyłam wówczas z Agatą Głydą, psychoterapeutką i psycholożką, jest niesamowicie istotny. Nie ma być może za dużo wspólnego z żywieniem, natomiast myślę, że ten problem warto poruszyć, a mianowicie problem dotyczy budowania szczerych relacji. Teraz, kiedy jesteśmy w kwarantannie, mogło okazać się, że ludzie, z którymi spędzamy czas pod jednym dachem, tak jakby nasza relacja między nami nie do końca jest oparta na szczerości, na zaufaniu, na chęci pomocy drugiej osoby, tylko czasami no niestety wychodzą te relacje toksyczne. Dlatego dzisiaj w trakcie naszej rozmowy poruszyłyśmy takie tematy jak to, czy czas kwarantanny to szansa na naprawienie relacji rodzinnych, jak uświadomić sobie lęk przed bliskością, czy aby kochać innych trzeba najpierw kochać siebie, dlaczego tak ważna jest akceptacja ze strony drugiego człowieka, jak komunikować się efektywnie oraz czym zastępujemy w swoim życiu relacje. W trakcie 20-minutowego spotkania live rozmawiamy o relacjach rodzicielskich, rozwodach, komunikacji i braniu odpowiedzialności za własne wybory. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodoba. Miłego słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Agata Głyda, psycholożka i psychoterapeutka. Cześć Agata. Witaj, witaj. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się nagrać drugą transmisję, dlatego że ta transmisja, która pokazywała się wczoraj, tak jak rozmawiałyśmy o tym po nagraniu, ale naprawdę mnie napełniła dużym spokojem, jestem Ci bardzo wdzięczna, że chciałaś o tym opowiedzieć. Natomiast dzisiaj chciałabym Cię trochę zapytać o relacje, dlatego że na mojej grupie, kiedy poprosiłam swoich obserwatorów o właśnie zaproponowanie tematów, to pojawiały się wiele pytań o relacje. Niektóre o takie relacje, na przykład w związku z zaburzeniami odżywiania, natomiast tutaj się umówiłyśmy, że takie tematy bardziej specjalistyczne poruszymy w podcaście. Natomiast pomyślałam o tym, że w ogóle warto byłoby porozmawiać o budowaniu takich wspierających szczerych relacji, a tym bardziej w tym czasie, kiedy my nagle dostrzegamy, jak nam ich brakuje, bo dużo z nas siedzi w izolacji i to, co jest niedostępne, nagle staje się bardziej atrakcyjne. Przede wszystkim to bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i muszę przyznać, że ja też się od razu lepiej poczułam po tym naszym spotkaniu, co dla mnie jest dowodem na to, że te relacje są nam bardzo potrzebne, nawet jeżeli nie są one takie face to face, bez pośrednictwa komputera, to jednak mimo wszystko człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje tego i to jest absolutnie normalne i zdrowe, że nam się chce kontaktu z drugim człowiekiem. Bardziej to bym się martwiła o to, jeżeli nam się go w ogóle nie chce, bo jeżeli nam się nie chce od czasu do czasu, to okej, każdy ma prawo do swojej przestrzeni. Natomiast ta sytuacja aktualna no faktycznie stawia nas i z takim swego rodzaju, bym powiedziała, narzędziem diagnostycznym do takiej no, autodiagnozy, do zobaczenia tego, jak my funkcjonujemy w tych relacjach, czy tak naprawdę to budzi w nas jakiekolwiek emocje, że jesteśmy w takiej przymusowej izolacji, jak my się z tym czujemy, że mamy ograniczony kontakt z drugim człowiekiem, zarówno bliskim, jak i obcym, a jak też się czujemy z tym, że jesteśmy nieraz na bardzo małej powierzchni z bliskimi nam osobami, bo bardzo często wygląda to tak, że tak naprawdę dom dla wielu relacji staje się tylko takim hotelem, a tak naprawdę pomimo wspólnego mieszkania bardzo wielu ludzi jest bardzo oddalonych od siebie. I dla tych osób ta sytuacja aktualna wcale nie jest prosta, bo nagle nie mamy się gdzie schować, nie mamy gdzie uciec. Musimy się skonfrontować z tym, że żyjemy z drugim człowiekiem, tak? I to jest jakby jeden scenariusz, a drugi jest taki, że niektórzy nadrabiają ten czas i się sobą cieszą i naprawdę być może przeżywają miesiąc miodowy, ale prędzej czy później oczywiście dojdzie do konfliktu, ponieważ w każdej nawet dobrej relacji zdarzają się też takie tarcia i to jest jakby ludzkie i też zupełnie naturalne. No i nie wiem, czy odpowiedziałam Ci na Twoje pytanie tym wstępem. Wiesz co, tak, znaczy jakby opisałaś, jakie sytuacje mogą wystąpić, żebyśmy też mieli świadomość, że właśnie
Tak ja sobie myślę o tym, co powiedziałaś o tym mieszkaniu pod jednym dachem, tak czasami o świętach, że gdzieś tam na przykład jak myślimy o świętach, to mamy taki wbudowany obrazek, że to jest taki szczęśliwy, rodzinny czas, a domyślam się, że dla wielu osób to wcale nie jest szczęśliwy czas, bo on się wiąże jakby z konfrontacją z ludźmi, z którymi wcale nie jest nam po drodze, a których musimy znosić. Dokładnie i tutaj szczególnie myślę o ludziach młodych, którzy są w rodzinach, w których się nie układa. Takich rodzin jest zapewne bardzo dużo i ci ludzie zazwyczaj tą strategię, którą mieli, to było uciekanie do znajomych, uciekanie z domu, wychodzenie, odcinanie się. A teraz oni są zmuszeni do pozostania z tymi bliskimi. Tam niejednokrotnie w grę wchodzi też konflikt rodziców czy alkohol, więc... No to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, tak? A no właśnie. Nie? No tak, tak sobie właśnie teraz pomyślałam, że rzeczywiście to może być z jednej strony okazja do tego, żeby te relacje poprawić, ale z drugiej strony może upewnić się tylko, że tak jakby podtrzymywanie tej relacji nie będzie nam służyło, bo też to jest akurat, no właśnie, miałyśmy nie zjeżdżać, ale tak sobie, w sumie to mi pasuje teraz do zaburzenia odżywiania, nie? W przypadku na przykład osób dotkniętych anoreksją, że często właśnie sposobem na to, żeby stan tej osoby poprawić jest niestety odcięcie się na pewien czas od rodziny, od tych Dokładnie. Toksycznych relacji. A tutaj dostajemy komunikat, musisz być w tej rodzinie, nie ma wyjścia, bo, no bo nie ma wyjścia, tak? A co z osobami, które nawet nie mają swojego konta? I też ważne jest, żeby teraz, w czasie tego kryzysu, to jedyne chyba, jedyne zalecenie, które mogłabym wydać, to nie robić sobie jednak tej rodzinnej terapii. Bo do tego mimo wszystko potrzebny jest psychoterapeuta rodzinny, który będzie potrafił całą tą rodziną zarządzać, żeby... Natomiast takie teraz wyrzucanie sobie wszystkiego z okazji tego, że siedzimy w domu, próba jakby naprawiania, no może się skończyć bardzo, bardzo niefajnie. Przypuszczam, że w niektórych rodzinach ten wrzód, który gdzieś tam rósł, pęknie. I z jednej strony to może zacząć się goić i może faktycznie wyjść na dobre, może atmosfera się oczyścić, może faktycznie przez to, że ludzie są zmuszeni do bycia ze sobą, tak naprawdę coś w nich przełamie i nauczą się ze sobą być. Zwłaszcza jeżeli kiedyś to potrafili, tylko z biegiem jakby lat i czasu się od siebie oddalili. A z drugiej strony ta pęknięta rana może tak naprawdę zacząć się jeszcze robić bardziej brzydka i może być coraz gorzej. Więc tak jak mówię, jedna sytuacja, która może się bardzo różnie w różnych relacjach teraz rozwinąć. Jest taki ciekawy... Nie wiem, czy znasz teledysk, Boże, jak on się nazywa? No, to już jest wiek. Miłość, miłość. tak. Nie? Pewnie, że znam. No. No proszę, jaki eksperyment. Siądź sobie z partnerem na krzesłach w odległości 1,5 metra bezpiecznej i patrzycie sobie w oczy, tak? I tak, nic więcej. I zobaczyć, jaka fala tam emocji przebiega, w ogóle jakie tam się rzeczy dzieją, nie? Dokładnie, więc naprawdę wiele ludzi ma problem z bliskością, ale w odróżnieniu od innych lęków nie uświadamiamy sobie lęku przed bliskością. Tutaj się dzieją bardzo, bardzo różne mechanizmy, ale to nie jest tak, że jejku, ja się strasznie boję bliskości. Zazwyczaj, jeżeli pacjent już mówi coś takiego, to jest bardzo zaawansowany w terapii, tak? I zaczyna to rozumieć. Także ten... Ta wymuszona bliskość, której doświadczamy, no może się różnie skończyć. Czyli jeżeli my nie mamy uświadomionego lęku przed bliskością, to jakby naszym sposobem na radzenie sobie z tym jest właśnie często ucieczka, tak, do znajomych, albo w ogóle do świata internetu, do świata gier, używek i tak dalej. Albo lęk przed bliskością, albo naprawdę trudna obiektywnie sytuacja i wtedy adaptacyjna jest po prostu ucieczka, tak? Bo no dzieci wiadomo, no nie mogą spakować walizek, 8-latka nie powie, mamo, tato, mam dosyć, wasze kłótnie sprawiają, że czuję dyskomfort, wyprowadzam się. Dziecko będzie musiało się dostosować. To dostosowanie to jest tworzenie pewnych przekonań, o których już mówiłam w naszej poprzedniej rozmowie i one zostają z nami na zawsze, tak? Znaczy na zawsze, Do momentu, aż ich nie wygrzebiemy. Czasami potrzebna jest terapia, czasami to jest wspierający partner, czasami to jest dobra relacja, która się gdzieś tam pojawi i która nam pomoże jakby te przekonania zmieniać. No ale generalnie idziemy w świat z takim systemem przekonań, na przykład, że bliskość jest zagrażająca.
I są osoby, które mają rodziny i budują te rodziny, ale mimo wszystko nie ma tam bliskości. To są te w psychologii te bezpieczne i pozabezpieczne style więzi, nie? Które tam gdzieś są eksplorowane cały czas u mnie, akurat na uczelni mnóstwo się o tym mówi po prostu, więc o tych mechanizmach. Natomiast chciałam cię jeszcze zapytać, bo gdybym postanowiła taką hipotezę, że do budowania dobrych relacji z innymi ludźmi jest najpierw potrzebna dobra relacja z samym sobą, to co byś powiedziała? Prawda, nieprawda, to zależy? No właśnie chyba ta trzecia frakcja, to zależy. Jak zawsze. Ale powiem tak, bardzo, bardzo nie lubię tego stwierdzenia, że żeby pokochać drugiego człowieka, musisz kochać siebie. Ja się na przykład z tym totalnie nie zgadzam, ponieważ wiem, że wiele matek bardzo kocha swoje dzieci, wiele kobiet bardzo kocha swoich partnerów, a tak naprawdę same siebie nie lubią, a co dopiero mówić o miłości, więc akurat z tym bym się nie zgodziła. Natomiast na pewno dobra relacja z sobą pomaga i dobrze jest pracować nad sobą, żeby budować bardziej satysfakcjonujące związki z drugim człowiekiem. Żeby nam się nie odpalały takie nasze różne, że tak powiem, właśnie ograniczenia i żeby było nam łatwiej. I też jeżeli osoba ma dobrą relację ze sobą, to łatwiej jest jej budować związek z trudnym partnerem, który miał na przykład trudną przeszłość, któremu było gorzej, bo wtedy może trochę wejść w taką rolę korektywnego nawet rodzicielstwa, tak, nawet związku, już nie mówię o związku terapeuty, terapeuta zawsze powinien mieć dobrą relację ze sobą, ale nawet partner jest w stanie pomóc, tak, partnerce czy partnerowi z pewnymi rzeczami sobie poradzić w ramach właśnie takiej dobrej relacji, nie? Czyli możemy wychodzić z punktu, w którym siebie nie lubimy, ale dobra relacja może sprawić, że tak jakby polubimy siebie i tak jakby będziemy jeszcze być, właśnie, że to będzie jeszcze bardziej wspierało tą naszą relację, ale może być też drugą stronę, że lubimy siebie, no właśnie, a relacja może sprawić, że siebie przestaniemy lubić? Oczywiście, tutaj w ogóle wszystkie możliwe opcje są prawdopodobne. Natomiast wydaje mi się, że jednak, żeby się samo akceptować, to trzeba na jakimś etapie swojego życia doświadczyć akceptacji ze strony drugiego człowieka. Nie? To tak samo jak się mówi, że dzieci nie należy chwalić, że jest teraz takie, wiesz, no, mamo, zobacz, jaki rysunek śliczny zrobiłam. Ale co ty sądzisz, dziecko, o tym rysunku? Czy ono się tobie podoba? No ja nie mogę czegoś takiego słuchać. Dla mnie to jest po prostu małe dziecko musi najpierw usłyszeć to z zewnątrz. Tak, ślicznie, brawo. I tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje tego. Bo skąd ma wiedzieć, jak ma to sobie mówić, jeżeli tego nigdy nie usłyszał? To prawda. Nie będzie tego wiedział. I to tą osobą może być terapeuta modelującą, ale może być też drugi fajny człowiek, którego się na swojej drodze spotka. Więc wracając do tej kwarantanny, to super by było, gdyby ten człowiek, który jest obok, okazał się taką osobą, albo gdybym ja mogła się okazać takim dla tego drugiego człowieka, no bo sytuacja jest wyjątkowa i można ją też wykorzystać no, na plus. Tak. Tak, to się będzie przewijało gdzieś tam przez ten cały cykl, nie? Żeby, bo minusy wszyscy widzimy. Myślę, że dyskutowanie o minusach nie ma sensu, bo każdy wie, jakie są minusy. Natomiast sztuka jest w tym, żeby gdzieś tam w tym wszystkim, jak już się znaleźliśmy wszyscy razem w tej sytuacji, żeby coś z tego dla siebie wyciągnąć. Tak, i nawet widziałam gdzieś nagłówki, że w Chinach wzrósł odsetek rozwodów. No ale pytanie, czy to źle? A może to dobrze, że ktoś w końcu pobył ze sobą i podjął taką decyzję, nie? Czyli tak. Jest życie też po rozwodzie, nie? Tak. Zwłaszcza, że no właśnie, na pewnych etapach się okazuje, że być może zbudowaliśmy tą relację małżeńską na jakichś takich przekonaniach, stereotypach i jakby braku miłości do siebie i do drugiej osoby, tylko nas związała konieczność. No i tak naprawdę ten rozwód jest uzdrawiający, nie? No bo to jest znowu jakieś tam przekonanie pokutujące w naszym społeczeństwie, że rozwód to jest no, największa tragedia, nie? Życiowa. Albo to jest tak. Jakiegoś rodzaju, jak to się mówiło, że porażka, że to jest przegrana, nie? Że nie utrzymaliśmy tej relacji. No właśnie. Dokładnie. Tak sobie jeszcze pomyślałam, gdybym miała postawić drugą taką hipotezę do rozstrzygnięcia, to czy na przykład, czy bycie szczerym, żeby budować szczerą relację z kimś, trzeba najpierw się nauczyć być szczerym wobec siebie. Co byś powiedziała na takie coś? Tu bym powiedziała, że już prędzej.
że już prędzej i że jeżeli mówimy o szczerości, jeżeli mówimy o autentyczności, to myślę, że zaczęłabym od rozpoznawania tego, co czuję i o nauce komunikowania tego wprost, co czuję, nie? Żeby tutaj po pierwsze nauczyć się rozpoznawania tych emocji i umieć sobie powiedzieć, o kurczę, no, mój partner teraz zrobił to i to i naprawdę poczułam złość, nie? I to jest pierwszy etap, a drugi etap to jest powiedzenie mu, nie? Nie, że tam czasnę drzwiami i się obrażę, albo nie, pójdę się popłakać, albo różne takie bierno-agresywne, czy agresywne, czy bierne strategie, tylko że po prostu powiem im, słuchaj, oczywiście jak będziemy rozmawiać, nie jak on coś tam robi, a ja mu tutaj powiem, a wiesz, wkurzyłeś mnie z tym i z tym. Tylko jak będzie taki moment, że oboje jesteśmy gotowi, otwarci do takiej rozmowy, jest okazja, to w taki sposób też z zachowaniem szacunku, współczucia do drugiej osoby, po prostu takie powiedzenie, że no, że słuchaj, kiedy zrobiłeś to i to, to ja poczułam zdenerwowanie. Mhm. To brzmi trochę inaczej niż wkurzyłeś mnie. Tak, bo to jest właśnie ten komunikat ja, który się cały czas gdzieś tam przewija i w sumie bardzo słusznie, że się przewija, bo myślę, że wciąż mało osób o nim słyszało, czyli właśnie nie oceniać czyjegoś zachowania, tylko mówić o tym, co my czujemy, tak? Albo nie oceniać na przykład całej osoby, że jesteś bałaganiarą, tylko powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się, jak zrobiłaś bałagan, nie? No bo to jest znowu zasadnicza różnica. Oddzielać człowieka od zachowania, to jest bardzo ważne. I tak samo w stosunku do dzieci, nie że Boże, jesteś złym dzieckiem, tylko jesteś dobrym dzieckiem, które się złości, nie? To jest jednak różnica. Tak. I tak sobie myślę właśnie w kontekście tego, jak gdzieś tam się to pytanie pojawiało, no właśnie jak sobie radzić z tymi relacjami, to ja jestem dużą fanką takiego podejścia, że naucz ich, daj im instrukcję obsługi siebie. To znaczy zakomunikuj, w jaki sposób ty chciałabyś, bądź chciałbyś, żeby ktoś się do ciebie odzywał, bo ten człowiek tego nie wie, on nie siedzi dokładnie w twojej głowie. Dokładnie, po prostu mów, co czujesz, mów, co myślisz i mów, czego chcesz, nie? Typowy przykład. Och, zimno mi, mówi kobieta, więc mężczyzna odpowiada, to się ubierz. A gdyby powiedziała, słuchaj, czy mogłabym cię prosić, żebyś zamknął okno? Tak, albo nie przytul mnie. Przytul mnie, tak, dokładnie. Czyli wprost, wprost. Znowu wracamy do tego, dlaczego tego nie robimy. No bo nie było tego, takiego wzorca, tak? Nie nauczyliśmy się tego z domu. Były takie niewypowiedziane oczekiwania i zostaliśmy nauczeni, że mamy je spełniać i się domyślać. Nie, nie musisz się domyślać. Po to Bozia, Matka Natura, czy jakakolwiek siła wyższa, w którą wierzysz, dała ci buzię, żeby mówić to, co tak naprawdę chcesz. Dokładnie tak. To też mi się bardzo podoba, że życie jest proste, tylko my sobie je komplikujemy, nie? Zamiast powiedzieć dokładnie coś prosto, my robimy po prostu przebieżki naokoło i koniec końców wokół nie uzyskujemy. Ogródka. Tak. A później pretensje do całego świata. No jak on się mógł nie domyśleć, tak? Co nie? No dokładnie. Bo ona. Mnie bardzo zainspirowała taka książka, właśnie patrzę na nią, że nadwaga jest sprawą rodziny. Ja zresztą na jej bazie robiłam jakiś czas temu webinar o emocjonalnych przyczynach otyłości. W ogóle autorka tej książki to jest osoba, która schudła z bardzo dużej nadwagi i ona właśnie dużo opowiadała o tym, że u niej na przykład ona w ogóle do siebie nie dopuszczała tej myśli, że u niej jedzenie czy słodycze w ogóle się pojawiły jako zastępstwo dla relacji. I ona tam opowiadała bardzo długi czas, o ile jakby jakie są, wiesz, różnice między jedzeniem a relacjami, o ile jedzenie jest prostsze, bo właśnie nie trzeba mówić wprost jedzeniu, co się myśli, nie trzeba być asertywnym, nie trzeba budować granic, bo tak jakby to wszystko się wiąże z obawą, zwłaszcza jak nie mieliśmy przykładów dobrych relacji, nie? I tak jakby boimy się, że jak powiemy coś wprost, to zostanie, no właśnie, to jest nieznane pole, więc wszystko się w sumie może wydarzyć. Czekolada rozumie, tak? Tak, tak. To jest to, o czym mówi Brené Brown, o takiej odwadze do pokazywania swojej też wrażliwości, tak? Bo wyobraźmy sobie, że no jesteś w domu z tym partnerem. Na początku relacji sobie myślałaś, wow, jaki on jest fantastyczny, bo on jest taki oryginalny, on tak lubi iść pod prąd, a w czasie kwarantanny sobie myślisz, ja pierniczę. Jak on mnie wkurza, czy on po prostu nie może robić tego, co wszyscy, tak? Często to, co nas fascynowało, co było nas piękne, w takich trudnych sytuacjach staje się po prostu czymś i to bardzo bym wam wszystkim chciała powiedzieć, naprawdę stańcie obok siebie i przypomnijcie sobie, dlaczego dokonaliście takiego wyboru, żeby być blisko takiej osoby.
bo jako osoba dorosła to już jest wybór. Nie, jak ja słyszę naprawdę w terapii, jak mąż mówi, no bo ona taka i taka, no mówię, no wie pan co, no to taki inteligentny mężczyzna jak pan i takiego wyboru dokonał? Trochę mnie to dziwi, tak? To już jest, wiesz, taki chwyt prowokacyjny na trudne przypadki, że tak powiem. Mm-hmm. Ale warto się zastanowić, nie? Czy tak bardzo już się od siebie oddaliliśmy, to wykorzystajmy tą cytrynę i zróbmy z niej lemoniadę, ewentualnie tequilę z cytryną, ale w nie za dużej ilości. I spójrzmy na tego drugiego człowieka i spróbujmy wrócić do tego czasu, gdzie tak naprawdę zdecydowaliśmy się na to, żeby budować coś razem. Jeżeli były po drodze niesnaski, to może to jest czas, żeby zrobić grubą krechę i oddzielić to, co nieistotne, od tego, co naprawdę ważne. Spojrzeć tej osobie w oczy i powiedzieć, kurde, no to spróbujmy jeszcze raz. Mm-hmm. I albo się uda, albo się po prostu, nie wiem, tak. Rozstaniemy, nie? Kiedy to odzyskamy prawda. Wolność. To prawda. I znów chyba tak sama puenta się po prostu tutaj wyklarowała. No tak, no bo podsumowując, mamy dwa rodzaje relacji jakby pod kątem takim, że część relacji, które mamy w życiu, to jest wybór, a część relacji, które mamy w życiu, no to jakby jesteśmy z góry skazani. Tutaj mówimy o tych relacjach rodzinnych, więc też różne sposoby radzenia sobie w tej trudnej sytuacji z tymi dwoma rodzajami relacji, jakby mamy różne narzędzia, tak? No bo o ile w relacji z wyboru, tak jak powiedziałaś, mamy możliwość tak jakby odcięcia, spróbowania jeszcze raz, przypomnienia sobie, dlaczego to wybraliśmy, o tyle w tych relacjach, na które jesteśmy skazani, no nie mamy aż takiego wachlarza pod tym kątem, bo czasami po prostu musimy siedzieć i wtedy tak. Myślę, że co, że warto też, jeżeli nam się wyczerpią wszystkie próby, to po prostu zadbać o siebie na samym końcu. Przede wszystkim, jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że w rodzinie jest kryzys, niezależnie od tego, czy jest kwarantanna, czy nie, to izolacja może być jedynym rozwiązaniem, więc choćby te słuchawki na uszy i próba znalezienia takiego swojego kąta, I rozmawiania z osobami przychylnymi w internecie, bo to jest teraz nasze okno na świat relacji. Mm-hmm. Jeżeli rób wszystko, co ci pomaga w tym momencie, nie? Bo tutaj już cóż więcej można powiedzieć. No, tylko wierzyć w to, że to po prostu minie i że będzie lepiej. Natomiast na ten moment po prostu robić wszystko, co ci pomaga, nie? Żeby przetrwać. No bo tak. Dla niektórych osób to może być kwestia po prostu takiego przetrwania w tej sytuacji. No to cóż, bardzo serdecznie Ci dziękuję w takim razie za drugą rozmowę. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego podcastu, to się umówimy już poza anteną gdzieś w wolnej chwili. Także życzę Ci dobrego dnia dzisiaj i co? I do usłyszenia! Ja również. Bardzo dziękuję, jestem naprawdę bardzo wdzięczna i naprawdę czuję się świetnie po tej naszej rozmowie. I ja życzę również. Wszystkim dobrego dnia, dbajcie o relacje i no, tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, pa! Pa!